Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Czym jest chciwość, o której mówi Ewangelia? To jest niezdolność do dzielenia się tym, co jest moim bogactwem, uzdolnieniem, moją radością. Zobaczmy, nie tylko chodzi o rzeczy materialne, ale chodzi o bogactwo intelektualne, o umiejętność przekazywania pewnej wiedzy, ale też dzielenia się tym, co mnie niesie. Bardzo często radość człowieka niesie. I szczęście nie jest w tym, co człowiek posiada, ale w tym, jaki jest. Szczęście jest w tym, jaki jestem. I chciwość jest przekroczeniem takiej rozsądnej miary w dążeniach i w pragnieniach. I kiedy się nie ograniczamy, stajemy się niewolnikami własnych pragnień. W jakimś momencie człowiek powinien postawić sobie pewien zakaz. Dosyć, wystarczy. Więcej nie potrzebuję. Niekiedy człowiek usiłuje trud rozmowy, swoje decyzje przesunąć na Pana Boga. Niech Bóg o tym zdecyduje. Ja nie chcę o tym decydować. Ale zobaczmy, że Bóg dał nam rozum. Dał nam wolną wolę. Dał nam możliwość rozeznawania. I On chce, byśmy my podejmowali decyzje. I tutaj odwołam się znowu do Faustyny. Jezus mówi, czy zgodzisz się dla mnie więcej cierpieć? Ona mówi, Panie, to Ty podejmij decyzję, Ty zdecyduj. Nie, ja chcę, żebyś Ty zdecydowała. I to jest szalenie ważne. Bóg dał mi wolną wolę. Ja mogę i powinienem rozeznawać i podejmować decyzje. A co jest punktem odniesienia? To, żeby zawsze żyć blisko Boga i teraz podejmując decyzję, żeby ta moja decyzja służyła mojemu życiu wiecznemu. Mojemu życiu wiecznemu. Otrzymaliśmy przykazania będące kierunkiem naszego życia i Słowo Jego, które jest światłem na naszej drodze. To człowiek decyduje o własnym życiu, o jego jakości, o tym, co będzie robił, może dostać powołanie kapłańskie i może powiedzieć Panu Bogu nie. Panie Boże, nie chcę pójść tą drogą. Wydaje mi się, że to, o czym mówię, jest takie teoretyczne, bo kiedy człowiek otrzymuje od Pana Boga wezwanie, to otrzymuje takie umiłowanie tego powołania, że nie jest w stanie dać odpowiedzi odmownej. To jest moje wewnętrzne przekonanie. W życiu chodzi o to, w jaki sposób dochodzimy do bogactwa, niż o samo bogactwo. Nie należy dopatrywać się sukcesu w tym, że człowiek dojdzie na szczyt góry, ale styl, w jakim tę górę zdobędzie. Zobaczmy, kiedy idziemy w góry i zdobywamy je, powinniśmy się często zatrzymywać, rozglądać, podziwiać,
słuchać ciszy, konkretnie rzecz biorąc, smakować. Smakować w drodze osiągania, w drodze zdobywania. Nie samo ważne jest to z głową, prawda, i wzrokiem utkwionym w skały, pod nogi, ja drapię się na dany szczyt. Ale ważny jest styl, w jakim ja na ten szczyt wchodzę. Nie należy dopatrywać się sukcesu w tym, że człowiek dojdzie na szczyt góry, ale w jakim stylu ją zdobędzie. Ważny jest smak, w jakim cokolwiek osiągamy. Zobaczmy, można studiować ze smakiem, a można studiować z jakąś ogromną niechęcią, bo mnie to wszystko nie interesuje. Nie interesuje, to mnie nie porywa. Bogactwem nie jest materia. Niezwykle cenne są relacje z ludźmi. I tu pytanie, czy ja cenię sobie relacje z ludźmi, czy jestem na nich otwarty, nie po to, żeby zawsze im coś dawać, ale także, żeby to, co w nich jest wartościowe, cenne, od nich przyjmować. Czasem dążymy do tego, żeby mieć, nie zwracając uwagi na to, czy drugi człowiek nie zostanie skrzywdzony. Cokolwiek zdobywamy, cokolwiek osiągamy, to patrzmy na to, jak w tej sytuacji wychodzi mój bliźni. Czy jemu nie dzieje się krzywda? Ja nie żyję na tym świecie sam. My do nieba nie idziemy w pojedynkę. My do nieba idziemy we wspólnocie Kościoła. Może się okazać, że wiele mamy pieniędzy, lecz nie mamy prawdziwych przyjaciół. Rodzina się rozpadła, najbliżsi już nas nie odwiedzają. Czasem człowiek tak się zapatrzy na zdobywanie, że przestaje liczyć się z ludźmi, rani ich. Wręcz od strony takiej emocjonalnej, psychicznej, on depcze tych ludzi, gardzi nimi, a potem odkrywa, że jest zupełnie sam. Bogactwem, które łączy nas z innymi, jest serce. Dlatego też cokolwiek nie czynimy w naszym życiu, powinniśmy zwracać uwagę na to, w jakim stanie jest nasze serce. Czy to serce jest otwarte, czy ono potrafi kochać, czy my jesteśmy w ogóle ludzcy. Bo tam, gdzie jesteśmy ludzcy, tam jesteśmy podobni do Boga. Życie nie zależy od tego, co się posiada, lecz od tego, kim się jest w relacji z Bogiem, ale też w odniesieniu do ludzi. Ktoś mówi, ja mam dobrą relację z Bogiem, ale z ludźmi nie chcę mieć nic do czynienia, bo ludzie są okrutni, fałszywi, podstępni. Chwileczkę, a może ty rzutujesz samego siebie, to jakim jesteś, na innych. Warto się czasami zastanowić nad tym, dlaczego my uciekamy od pewnych osób. Dlaczego te osoby nas męczą, denerwują, drażnią. Dlaczego? Bogaty człowiek skupił się na samym sobie w Ewangelii, którą słyszeliśmy. Jego zamiarem było używanie, doznawanie przyjemności, a nie życie z innymi. Tymczasem życie to dobre relacje z innymi. I tu można tak jednoznacznie stwierdzić, że dobra relacja z drugim człowiekiem jest tożsama z dobrą relacją z Bogiem. Odejście z tej ziemi jest takim dramatem dla tego, kto używał życia. Czy ja życie przeżywam, czy używam? Czy stawiam na przyjemność, czy na przyjemność, czy też na jakiś autentyzm? Biorę z tego życia to, co jest mi potrzebne do rozwoju mojego, mojej rodziny, moich najbliższych. Czy jest w tym wszystkim, co ja przeżywam, troska nie tylko o siebie samego? Troszcząc się o sprawy doczesne, trzeba równocześnie smakować w tym, co duchowe. I wtedy można
mówić, że w człowieku jest głębia. I można wtedy powiedzieć, że człowiek jest szczęśliwy, spełniony. Zauważmy to, co, przyznam, drażni mnie, kiedy ktoś tam zwraca uwagę, nadmierną uwagę na wygląd. I ocenia się człowieka po wyglądzie. I jakie on ma rozmiary, albo jak jest ubrany. Czy to wszystko nie jest takie puste, takie banalne, prymitywne, takie powierzchowne? Oczekiwałbym jakiejś głębi, jakiegoś ducha, jakiegoś scalenia człowieka. Tam widać tylko tę zewnętrzną, cielesną stronę życia. Jest takie powiedzenie: powiedz mi, jakimi pieniędzmi obracasz, a powiem ci, w co wierzysz. Chciwość do pieniędzy już od ojców pustyni, jak patrzymy, była korzeniem wszelkiego zła. Chciwość do pieniędzy. I ona sprawia, że człowiek szuka nieskończoności w niewłaściwym miejscu. Nie tam, gdzie trzeba. Pieniądze szczęścia nie dają, ale ułatwiają życie. I to jest prawdą. One ułatwiają życie. Ale też, jeżeli są zdobyte w sposób godziwy, prawy, bez krzywdzenia innych. I chcąc się usprawiedliwiać, człowiek jest skłonny postawę chciwości nazywać ambicją. A nieumiarkowane gromadzenie zapobiegliwością. Jakie jest moje odniesienie do spraw materialnych? Co ja gromadzę? Dlaczego gromadzę? Czy w tym moim życiu pamiętam, żeby życie przeżywać, a nie przede wszystkim używać?